Przyniosłeś mi kwiaty. Bardzo lubię kwiaty. Czuję, jak żyją. Nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję. Podrywaj ją. Powiedz, że ją kochasz. Byleby poszła z tobą do łóżka. Kocham Cesara z całej siły, ale on tyle pije. Jest smutny i niepocieszony. Nie powinieneś tyle pić. Nie denerwuj mnie. To niczego nie załatwi. A jak mam to załatwić? Nie krzycz na mnie, więc nie mów bzdur. Mojego problemu nie da się załatwić. Raúl? Maru, od 4 lat staram się, robię to dla ciebie, dla małej, ale wszystko na nic. Robiłam, co mogłam, żebyś mnie pokochał. Całkowicie się tobie poświęciłam. Oddałabym życie za ciebie. Poza tym, twoja córka... Wiem, to nie twoja wina. To moja wina, tylko moja. Kocham cię. Nie rozumiesz? Ta przeklęta miłość to moja kara. Przepraszam, Maru. Twoja miłość do Marisy jest też moją karą. Nic na to nie poradzę. Próbowałem, ale nie mogę. To trudne. Więc musimy podjąć decyzję. Jaką decyzję? Ostateczną. Ostateczną decyzję. Co chciała przez to powiedzieć? Możesz wyjść. Dzień dobry, panie doktorze. Proszę usiąść. Napije się pan czegoś? Nie. Przyszedłem po pieniądze. Przygotowałem je jak co miesiąc. Proszę sprawdzić. Ufam panu. Jak co miesiąc. Opłata za szpital i pieniądze dla pana. Za milczenie. W porządku. Mam nadzieję, że nadal będzie pan milczeć. Ode mnie nikt się nie dowie, że pańska żona jest w śpiączce, a pan opłaca jej pobyt w szpitalu. I niech tak dalej będzie. Oczywiście, panie pośle. Ze mną nie można igrać. Wiem. Gdyby stan pańskiej żony uległ zmianie, choć w to wątpię, natychmiast pana zawiadomię. Do widzenia.
Muszę znaleźć hotel Príncipe. Podobno jest gdzieś tutaj. Przepraszam. Wersja polska dla TVN ITI Film Studio. Tekst Barbara Włodarek. Czytał Piotr Borowiec.